Nazywam się Ilona Kotlewska i jestem doktorantką Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego w Warszawie. Pracuję w pracowni psychofizjologii, gdzie zajmuję się neuronalnymi korelatami świadomości człowieka. W przyszłym roku czeka mnie duże wyzwanie, ponieważ wyjeżdżam na roczne stypendium Fulbrighta do Stanów Zjednoczonych. Badam mechanizmy, jak rozpoznajemy ludzkie twarze, w jaki sposób identyfikujemy osoby. Chcę odkryć, które struktury biorą udział w rozpoznawaniu ludzkich twarzy, a szczególnie w rozpoznawaniu tych znajomych i nieznajomych. Warto studiować w Nęckim, bo daje ogromne szanse na współpracę międzynarodową, na wyjazdy konferencyjne, szkolenia, także staże zagraniczne. Po drugie, używamy tutaj najnowszej aparatury. I po trzecie, ponieważ doktorat w Polskiej Akademii Nauk to wciąż ogromny prestiż i duże szanse na rynku pracy.